to właśnie tutaj w siedzibie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie miała miejsce 15. sesja Rady Gminy Biała Podlaska, sesja wyjazdowa. Dlaczego w tym miejscu? Za moment się dowiemy, zapytamy radnych, między innymi Tomasza Wołowika, zapytamy również wójta gminy, zastępcę wójta gminy Adama Lesiłka o tym, co słychać w programie odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy złożyli wnioski, co dalej z tym projektem. Również dużo dzisiaj o oświacie. A to, co widzicie za mną, to taki gwóźdź programu dzisiejszego. Sesja właśnie dzisiaj tutaj, dlatego że ten budynek za mną, czyli Pałac w Grabanowie, do przejęcia. Do przejęcia marszałek województwa lubelskiego zaoferował gminie Biała Podlaska przejęcie tego obiektu za przysłowiową złotówkę. Obiekt plus prawie 4 hektary parku, który za moment też zobaczycie. Co wynikło na sesji? Zapraszamy do krótkiej relacji. Otwieram 15. sesję wyjazdową gminy Biała Podlaska w Grabanowie, na którym witam serdecznie. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia, sprawy regulaminowe, stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zapytanie, wolne wnioski radnych. Punkt czwarty, konsultacje społeczne w zakresie tworzenia map zagrożenia bezpieczeństwa w powiecie i gminie Biała Podlaska. Flagowy projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej Policji w zakresie tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa. Zanim oddam głos naczelnikowi, który w sposób precyzyjny omówi to zagadnienie, tylko przybliżę, że poczucie bezpieczeństwa każdego obywatela jest bardzo istotne. Tak? Dane na temat poczucia bezpieczeństwa są prezentowane w różnych formach, są rozproszone. Intencją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Komendy Głównej jest utworzenie kolejnego narzędzia, które pozwoli Państwu na poziomie lokalnym zapoznać się z tym zagrożeniem, które będzie prezentowane na tym narzędziu. Zagrożenie bezpieczeństwa będzie prezentowane przede wszystkim w postaci zwizualizowanej. Będzie część opisowa, jak również część graficzna, czyli to, co Państwo w sposób taki bezpośredni są w stanie odczytać na temat zagrożenia w swoim rejonie. Ja jeszcze uzupełnię, że te mapy zagrożeń bezpieczeństwa będą prezentowane na poziomie powiatowym, czyli Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, również na poziomie Komendy Wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Poszczególne mapy będą dotyczyły przestępstw w 7 kategoriach. Te 7 kategorii to są przestępstwa udziału w bójce po biciu, spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu, kradzieży cudzej rzeczy, kradzieży samochodu, kradzieży z włamaniem, przestępstwa rozbójniczego, uszkodzenia rzeczy. Jest to, że tak powiem, odgórnie narzucone, jest to schemat narzucony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Przestępstwa gospodarcze, przestępstwa o ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, wybrane wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie i wybrane aspekty zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mapy bezpieczeństwa za rok 2015, mapy bezpieczeństwa dzisiaj przedstawiane podczas sesji Rady Gminy Białej Podlaskiej, sesji wyjazdowej. O mapach żeśmy już mówili, mieliśmy specjalny materiał, konferencja organizowana również u Was w Komendzie Miejskiej Policji. Komendancie, zapytam o gminę Biała Podlaska. To bezpieczna gmina, mimo że położona wokół miasta Biała Podlaska? Panie redaktorze, kontynuujemy cykl spotkań i konsultacji ze społeczeństwem w związku z tworzeniem map zagrożeń bezpieczeństwa. Dzisiejsze konsultacje w gminie Biała Podlaska na podstawie prezentowanych danych mogą świadczyć, że gmina Biała Podlaska jest gminą bezpieczną. Wnioski, które społeczeństwo dzisiaj wniosło do nas, mogą świadczyć, że występują co prawda problemy, ale problemy na poziomie lokalnym, które rozwiążemy poprzez doraźne skierowanie patroli w miejsca, które społeczeństwo wskazało jako dla nich niebezpieczne, zagrożone. Tutaj była mowa głównie o przejściach dla pieszych przy szkołach podstawowych Cicibur Duży i Grabanów. Bo rzeczywiście tam te patrole by się przydały. W ogóle przydałoby się być może nawet inne opracowanie ruchu drogowego z tych miejsc. Panie redaktorze, patrole ruchu drogowego, poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest przez nas ciągle monitorowany, co było między innymi widać na mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Patrole ruchu drogowego kierujemy w miejsca, w których mamy największe zagrożenie bezpieczeństwa celem przeciwdziałania. Niemniej w miejscach, które lokalna społeczność tutaj z gminy Biała Podlaska wskazała jako zagrożone, nie umkną naszej uwadze i gwarantuję, że patrole w te miejsca również skierujemy celem poprawy tego
poziomu poczucia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chodzi mi o to, że parking przy szkole znajduje się przy drodze, jest znak ostrzegawczy o szkole, ograniczenie, lecz mieszkańcy i użytkownicy tej drogi nie stosują się do tego znaku i często ta prędkość jest nadmiernie tam wykorzystywana. Także proszę się o skierowanie tam ewentualnie jednak profilaktycznie co jakiś czas jakiejś kontroli radarowej, żeby po prostu ludzie tam przystopowali. Mówię o zielonej szkole. W Porosiłkach zrobił nam się problem, ponieważ no, to, że miejscowa młodzież pojawia się na terenie ogrodzonym i zamkniętym, no to już powiedzmy tak łychnęliśmy troszeczkę. Ale to, że pojawiły się ślady palenia marihuany, no to niekoniecznie mi się to podoba i w związku z tym rozmawialiśmy o możliwości no, przyjechania jakiegoś patrolu co chwila, bo ja nie umiem powiedzieć, kiedy dokładnie te spotkania przyjacielskie się tam odbywają, ale na pewno odbywają się w weekendy i na pewno późnym wieczorem, także no, nie mamy na to wpływu i również jak tu koleżanka mówiła, nie mamy tam monitoringu, więc nic nie zrobimy, dopóki jakichś środków nie zdobędziemy na ten monitoring, żeby coś zobaczyć. Cici Burduży, obok szkoły, tam jest przejście dla pieszych, ograniczenie do 40. Jest pani, która przeprowadza dzieci, ale niestety czasami jest tak, że musi uciekać razem z dziećmi, niedługo sama zostanie przejechana. I często jest tak, że po południu, po szkole już, dzieciaki jest teraz ciepło, rowerami przebiegają przez ulicę na plac zabaw do szkoły. Tam grają w piłkę, mniejsze dzieci z 1-3 na plac zabaw. I też jest naprawdę, sama widziałam wielokrotnie, że samochód nawet się nie zatrzymuje, więc te dzieci tak na czuje biegną. Stanie albo nie stanie. Konkurs został ogłoszony 30 marca na stronach Urzędu Marszałkowskiego. Mamy czas do 14 czerwca, żeby złożyć wnioski o dofinansowanie. W dniu wczorajszym wpłynęły do nas oferty firm, bo ogłosiliśmy takie postępowanie, które będą nam przygotowywały projekty instalacji, a także studium wykonalności i konieczne inne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku. Jak to będzie wyglądać? Trochę jest różnica, jeśli chodzi o program operacyjny w stosunku do lat ubiegłych. Kiedyś to była formuła zaprojektuj, wybuduj. W tej chwili jesteśmy zobowiązani do dostarczenia dokumentacji. Ponieważ czas jest krótki, musimy robić dokumentację typową. Będzie dla przykładu w przypadku instalacji solarnych kilka typowych instalacji w zależności od zużycia wody ciepłej w domu, patrz. Mieszkańców zamieszkujących daną posesję, bo wiadomo, że rodzina jest dwuosobowa czy cztero, to tej wody idzie więcej. Ten dobór instalacji na tej podstawie będzie dobierany i będziemy robić projekty typowe. Wójcie, dziś przekazałeś radnym i sołtysom najnowsze wiadomości dotyczące ogromnego projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii w gminie Biała Podlaska. Na jakim jesteśmy etapie? Zebraliśmy zainteresowanie, to znaczy 1500 wniosków wpłynęło do gminy, jeśli chodzi o to, o tych mieszkańców, którzy chcieliby albo instalację solarną, albo fotowoltaiczną. Wyłoniliśmy firmę, która będzie przygotowywała dokumentację. I do 14 czerwca chcemy się uporać, w zasadzie 14 czerwiec to jest data graniczna, gdzie złożymy wniosek o dofinansowanie. Mieszkańcy spokojnie powinni czekać na telefon. Myślę, że tak. Do części będziemy projektować w oparciu o dane, które już dostaliśmy od mieszkańców. Jeśli chodzi głównie o instalacje fotowoltaiczne, to prawdopodobnie trzeba się liczyć z wizytą. Oczywiście firma będzie uprzedzała o takich wizytach. Tak, dokładnie. Konkurs, czy na razie jedziemy ostro po bandzie, czyli cały projekt leci do marszałka do zatwierdzenia? To znaczy kryterium podziałowym, z tego co wiem, to jest 2 MW na wniosek, w związku z tym trzeba będzie 3 wnioski złożyć. Tak szacujemy, jeśli chodzi o gminę Biała Podlaska. Na razie nikogo nie wykluczamy. Na razie staramy się zagospodarować wszystkich. Jeśli będzie przekroczenie, no to będziemy coś tam działać, ale mam nadzieję, że się uda zagospodarować wszystko. Za często możliwości przebywania w szkołach, to publiczne gimnazjum w Ciciborze, ja tak szybciutko panie wójcie, to są sfory, proszę popatrzeć jaka jest siłownia piękna, duża, w hali sportowej. Szkoła podstawowa w Ciciborze, chciałam podkreślić, że przy każdej szkole podstawowej są place zabaw i są również tablice multimedialne. Nasze szkoły naprawdę nie odbiegają od szkół bialskich, jeżeli chodzi o pomoce naukowe.
Komputery, jeżeli chodzi o komputery w szkołach, to jeden na jeden, już nie ma dwóch uczniów przy jednym komputerze. Są sale zabaw, są sale dla przedszkolaków, bardzo dobrze wyposażone. W Styżyńcu mała szkoła, ale pięknie urządzona. Szkoła w Sforach, bardzo dużo mają dzieci osiągnięć, więc i tych trofeów jest dużo. Dzisiaj pani sekretarz przedstawiła radnym i sołtysom takie podsumowanie tego, co działo się w oświacie roku 2015. Oświata w gminie Biała Podlaska to oczko w głowie. Tak, oczko w głowie i moje, i radnych, i pana wójta. W związku z tym nie likwidujemy szkół w gminie Biała Podlaska od wielu już lat, ze względu na to, że dojazd dzieci do szkół jest bardzo odległy. Staramy się utrzymać ten stan, jaki istnieje już od 12 lat. No, w mojej karierze zawodowej już likwidowałam szkół 8, także myślę, że już chętnie bym na tym poprzestała. Jest to przeżycie nie do opowiedzenia i nie chciałabym do tego wracać, ale z drugiej strony te szkoły rzeczywiście już zbierają taką społeczność lokalną i niech by już tak pozostało, przynajmniej moim zdaniem. To wynika z tego, że one są drogie, no niektóre są bardzo drogie, niemniej jednak nie mamy pomysłu na budynki, został stowarzyszeniowy, stowarzyszeniowa szkoła została w tej chwili przez stowarzyszenie zlikwidowana w Janówce, długo szukano pomysłu na ten budynek, także to są budynki daleko od miasta, także może my je zagospodarujmy, bo będą stały, świeciły pustkami. Prawie 1500 uczniów w całej gminie, mówimy o przedszkolach i o szkołach podstawowych i gimnazjach, dwa gimnazja, ile szkół podstawowych? 9? 9. 9 szkół podstawowych, no właśnie, i te koszty utrzymania, nie starcza subwencji w niektórych szkołach? Nawet i straszne rozwarstwienie od 6-8 tysięcy kosztu utrzymania ucznia w tych najbardziej ekonomicznych szkołach do tych najmniej ekonomicznych szkół, gdzie ten koszt utrzymania wynosi nawet 18 tysięcy, z tego co pamiętam, 19 tysięcy złotych. 18,5 tysiąca. No właśnie, musimy się z tym zmierzyć. Musimy się z tym zmierzyć, to jest rzeczywiście dużo, ale ten stan nie zmienia się już od kilku lat. No, niektórzy dowcipnie mówią, że może 500 plus pomoże i za te 5-6 lat zmieni się sytuacja. Nie bardzo ja w to wierzę, szczerze mówiąc, bo jest sytuacja taka, jaka jest. Styżyniec to jest rzeczywiście miejscowość nieduża, ale jest rozwojowa, tam się dużo buduje. Natomiast nie mamy gwarancji, podobnie jak w Grabanowie, że wszystkie dzieci do nas trafią, te, które tam się przeprowadzą. Rodzice przeprowadzają się z miast, tak, w te rejony i jednak dzieci chcą nawet do tych swoich szkół, które kończyły w Białej, posyłać dalej. Zdecydowanie tak. Oni po prostu jadąc do pracy zabierają ze sobą swoje dzieci. Wracając z pracy zabierają je ze szkoły, wracają do domu i tak to wygląda. Tutaj dziecko byłoby pozostawione samo sobie już w domu. Próbujemy ratować sytuację. Dołożyliśmy godzin świetlicowych, żeby dziecko dłużej, więcej czasu mogło spędzić w szkole pod opieką nauczycieli. No troszeczkę zmienia się ta sytuacja, ale to na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które trafiają. Uchwała dotyczy, proszę Państwa, drogi wydzielonej na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słacinek Stary, ponieważ no, do tej pory nie można było zrobić scalenia gruntów w tym rejonie, ze względu na to, że nie wszyscy się zgadzają. Zgodziliśmy się na takie częściowe wydzielanie działek zgodnie z obowiązującym planem. No i właśnie tutaj została wydzielona droga i część tej drogi no, powinna znaleźć się w zasobie komunalnym gminy, aby umożliwić realizację tam budownictwa mieszkaniowego. Panie Dariuszu, dzisiaj sesja wyjazdowa w miejscu, które się z sesją tą wiąże. Sesja wyjazdowa dlatego jest w tym miejscu, gdyż chcieliśmy pokazać sołtysom i radnym, jak wygląda obecny stan budynku, czyli pałacu w Grabanowie, razem z działką ponad 3-hektarową, którą chce nam przekazać za symboliczną złotówkę Urząd Marszałkowski. Dlatego podejmując decyzję, najlepiej, żeby radny czy pani radna zobaczyła to na oczy, jaki jest stan budynku, który od 10 lat jest nieogrzewany, budynek niszczeje, po prostu widać już zewnętrzne, z zewnątrz, jak i w środku, zagrzybienia. I
podłogi, które poszły do góry. Budynek jest nieogrzewany od 10 lat. I podejmując taką decyzję, to naprawdę wiąże się z dużym sumieniem, za czym się głosuje, gdyż ten budynek, jeżeli byśmy przyjęli, no nie mamy na to na dzień dzisiejszy koncepcji żadnej. Co w tym budynku sytuować? Były głosy jakieś, że może byśmy gminę z Białej przynieśli do tego budynku, ale tak myśląc logicznie, to wójt chyba musiałby się od razu pakować z walizki, żeby przenosić do Grabanowa gminę z Białej, gdyż wiadomo, nam to po prostu mi przez głowę nie przechodzi, żeby taka pani czy pan przyjechał dla przykładu z Jaźwin, gdzie nie ma drogi, nie ma komunikacji, takim rowerykiem do gmin do Białej, z Białej musiał jeszcze jechać do gminy do Grabanowa. Natomiast co to ulokować innego, nie mamy zielonego pojęcia, dlatego zastanowimy się i podejmiemy jakąś decyzję na sesji następnej. A może też czekamy na pomysły mieszkańców gminy Biała Podlaska? No może jakieś mieszkańcy coś podrzucą właśnie, jakiś pomysł nowy, który by zdał relację. No na dzień dzisiejszy nie mamy pomysłu, a widzimy tylko tyle, że musielibyśmy bardzo duże środki finansowe zabezpieczyć w budżecie, żeby ten budynek doprowadzić do stanu używalności. Co widzimy za tobą, panie Tomku? Pałac. Pałac, który od kilku lat, może kilkunastu lat służył ludziom i chciałbym, żeby tak pewnie zostało. Nadarzyła się okazja, że Urząd Marszałkowski zwrócił się do Urzędu Gminy Biała Podlaska o przejęciu tego obiektu za symboliczną złotówkę, żebyśmy przejęli ten obiekt do zasobów gminy. Dlatego dzisiaj ta sesja wyjazdowa, gdzie jestem między innymi inicjatorem tej sesji tutaj, gdzie zaprosiłem wszystkich radnych, gdzie przyszliśmy zlustrować ten budynek, w jakim on jest stanie i czy ewentualnie bylibyśmy w stanie tego przejąć. Ja oczywiście jestem za przyjęciem tego budynku, pomijając to, że ten budynek już wymaga trochę remontu, bo wiadomo, że od iluś tam czasu nie był ogrzewany, ale generalnie według mnie to nie jest w bardzo złym stanie, tragicznym. Myślę, że przy jakiejś niewielkiej kwocie można było go przywrócić do pożytku, używalności. Tylko jest pomysłem, co tutaj ulokować? Czy mam pomysł tutaj? No, mój pomysł, może jest to już drugi pomysł, bo pierwszy pomysłem to był mój przeniesienie gminy, jak szukaliśmy przedszkola w Białej, nie mogliśmy znaleźć budynku, więc moja propozycja była taka, to było rok temu, żeby urząd gminy przenieść do Grabanowa, a w miejscu urzędu zrobić przedszkole, nie inwestując pieniędzy, bo nie mieliśmy pewności, ile dzieciaków zostałoby w tym przedszkolu. To był mój pierwotny pomysł, który nie miał akceptacji, jak zresztą wójt powiedział na sesji, że tu nikt nie przyjedzie. Moim pomysłem byłoby tutaj utworzenie przedszkola. Przedszkola z zerówką, bo do tej pory taki punkt przedszkolny znajduje się w Grabanowie, lecz warunków tam nie ma na dzień dzisiejszy, chodzi o pomieszczenia. Szkoła jest bardzo mała, więc bardzo dużo rodziców przychodziło nawet w tym roku, czy szkoła byłaby w stanie przejąć do zerówki, do punktu przedszkolnego, lecz warunki na to po prostu nie pozwalają. Ponadto można było tutaj jeszcze dodatkowo zrobić zerówkę, przenieść z Grabanowa. Automatycznie zwolniłoby się tam jedna klasa, gdzie automatycznie wolniejsza byłaby już szkoła. To też byłoby dużym plusem i wtedy byśmy mieli no, praktycznie obiekt ten zagospodarowany. Też o parku prawie 3 hektary. Chciałem powiedzieć jeszcze o parku. Pałac to nie tylko pałac, ale cały park. Jest tu prawie 4 hektary parku, gdzie można byłoby to również go zagospodarować tutaj, nie tylko nawet już chodzi o sam punkt przedszkolny, jak również dla mieszkańców. W tej chwili mieszkańcy tutaj Wilczyna przede wszystkim i Julkowa nie posiadają takiego miejsca, gdzie mogliby się spotkać. Tutaj od zarania już czasów park to był takim wspólnym miejscem, gdzie wszyscy się spotykali i się spotykają. I sobie nie wyobrażam tego, że kiedyś ktoś zamknie to i tutaj nie będziemy mieli wstępu. Bo myślę, jeśli my tego nie weźmiemy, na pewno w najbliższym czasie zostanie ten obiekt sprzedany. A wtedy, jeśli będzie osoba to prywatna weźmie, myślę, że będzie wszystko zamknięte i będzie to teren zamknięty dla osób powszednich. Tak.